Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Kamila, a to jest Fish Talking. Tak zaczyna się każdy z moich podcastów, który możecie usłyszeć na tym kanale, ale postanowiłam spróbować czegoś nowego, czego jeszcze nigdy nie robiłam, czyli nagrywania swojej twarzy i umieszczania jej w internecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kompletnie nie wiem, co robię i kompletnie nie mam pojęcia, jak się to robi i jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że w miarę okej mnie widać. Będę wyglądać trochę dziwnie i to będzie vlog, który będzie raczej przypominał te z 2010 roku. Wiecie, YouTube 2010. Ale chciałam spróbować czegoś nowego i chciałam zobaczyć, jak to jest. I trochę za namową niektórych osób spróbować takiego klasycznego booktuba i zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. Być może jest to jedyny tego typu filmik, który zobaczycie na tym kanale, bo nadal to będzie kanał głównie podcastowy, bo w tym dużo bardziej komfortowo się czuję. Dzisiaj, ponieważ wydaje mi się, że to jest najłatwiejsza forma, jakąkolwiek mogę się tutaj zabawić na tym kanale. Dzisiaj zrobię tak, które zobaczyłam ostatnio na kanale Kerry Hope Fletcher. I jest to tak, czy mam tę książkę? Tak. Który wymyśliła dziewczyna pod pseudonimem Keeping Tabs. Dam linka i do filmiku Kerry, i do Keeping Tabs w opisie tego filmiku. I tak generalnie polega na tym, że odpowiadam na kilka pytań i szukam danej książki. Czyli czy na przykład mam książkę w niebieskiej okładce? No i ja szukam takiej niebieskiej okładki. Więc zaczynamy. W tym tagu jest 20 takich zagadnień, pytań, bo nie wiem, czy to są do końca pytania. Znaczy są pytania, nie pytania, nieważne. Jest 20 rzeczy do odnalezienia na moich półkach. Za mną widzicie mój regał. To są regał z moimi przeczytanymi książkami. Tam gdzieś mam regał z nieprzeczytanymi. Na dole jeszcze jest jeden regał, ale on nie bierze udziału w zabawie. Więc generalnie być może będę musiała się przenosić też na inne półki. Ale zobaczymy. Spisałam sobie te pytania, bo musiałam je przetłumaczyć na język polski. I mniej więcej wiem, czego mam szukać, ale nie patrzyłam na swoje książki, nie myślałam o tych książkach, więc wszystko będzie trochę na żywiole. Dobra, nie przedłużając. Zacznijmy szukać książek. A pierwsze pytanie. Czy masz książkę z krzywymi krawędziami, książkę z postrzępionymi kartkami? Dam na dole nazwę angielską, bo szukałam polskiego określenia, ale nie mogłam go znaleźć. Generalnie wiem, o co chodzi. I to są takie książki, że na przykład u mnie w bibliotece jest dużo takich starych książek, które się jeszcze przecinało nieidealnie. Wiecie, nie maszynowo, tylko nie wiem, ręcznie to robili. One wyglądają bardzo dziwnie, ale też są takie książki wydawane normalnie teraz. I mam taką jedną książkę. A tą książką jest Restore Me, The Hairy Mafii. Jest to czwarty tom serii Secret Julie, który u nas się nie ukaże, bo z tego co wiem, wydawnictwo zrezygnowało już z wydawania tych książek, wydawnictwo otwarte. I generalnie, nie wiem, czy to będziecie widzieć, te strony są takie jakby porwane, nierówne. Nie wiem, czy to będzie widać, nie mam pojęcia. Ale to wygląda tak, jakby ktoś po prostu je takim troszkę tępym nożem przydzierał. I to jest chyba jedyna książka, którą mam w tym stylu. Może gdzieś za szafą mam takie stare książki, być może one mają takie strony, ale nie jestem pewna. Ale to na pewno jest taka książka. Numer 2. Książka z trzema lub więcej osobami na okładce. Trzy lub więcej osób na okładce. Harry Potter na pewno nie, bo to by mi przyszło pierwszy do głowy. Trzy lub więcej osób na okładce. Czekajcie. Podniebny, Kirsten Gier. Tutaj mamy front hotelu i tych gości hotelowych.
Więc też nie wiem, jak to dobrze widać, ale jest raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 plus trochę na grzbiecie, więc zaliczone. Przy okazji sobie przypomnę, jakie książki mam na półce. Książka oparta na innej fikcyjnej historii. To jest bardzo proste, bo ostatnio retellingi są strasznie popularne i mam takich książek kilka. Choćby tu, Cinder i Ella, Kelly Oram. Książka oparta na Cinderelli, czyli Kopciuszku. Mam też Gikerelle, książka oparta na Kopciuszku. Mam też całą serię księżycową tam. Cinder, Scarlet, Cress i Winter nie mam, niestety. Mam też... Będę Wam pokazać chyba te takie mniej popularne książki. Gniew i Świt, René Ardiech. Kolejna książka, która bardzo mi się podobała, a nie wyszedł kolejny tom. To jest książka oparta na Księdze Tysiąca i Jednej Nocy. I niestety nie wyszła i nie wyjdzie drugi tom. Próbowałam go ostatnio kupić w American Bookstore, ale niestety mieli błąd na stronie. Ja za tę książkę zapłaciłam, ale jej niestety nie dostanę, bo ktoś nie ubiegł. Numer 4. Tytuł z 10 słowami. Tytuł składający się z 10 słów. 5. Nie wiem, czy w Polsce wydają w ogóle książki z tak dużymi tytułami. Trzeba będzie sprawdzić na mojej półce, na moim TBR-ze. Wątpię, żebym miała taką książkę. Nie mam takiej książki. Przynajmniej żadnej z tych książek, które tutaj mam, nie widzę. Nawet, żeby miała jakiś taki dodatkowy podtytuł, czy coś takiego. Mamy za krótkie tytuły w naszym kraju. Niestety. Numer 5. Tytuł zaczynający się i kończący na tę samą literę. A nie. Znaczy, tak. Ojejku. Mam. Ania Zawodneja, czyli... Ania Zawodneja. Czyli drugi tom Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. W sumie po polsku też się chyba zaczyna i kończy na A, prawda? Generalnie tak. A i A, więc się zgadza. Hej, to ja, edytujący ten filmik. Muszę nadmienić, że 30 kopert Ewy Mielczarek również zaczyna się i kończy na tę samą literę, a że czuję się trochę jak matka chrzestna tej książki, a wiem, że Ewa to ogląda, więc chciałabym, żebyście wiedzieli. Wydanie kieszonkowe. Mam kilka wydań kieszonkowych. Może weźmiemy to. Rok 84, 1984, George'a Orwella. Numer 7. Książka napisana przez autora używającego pseudonimu. Oh my gosh. Problem polega na tym, że ja naprawdę nie wiem... nie wiem, kto ma jaki pseudonim. Teraz wykażę się swoją niewiedzą na temat literatury. Ale powiem, że nie mam. A jeżeli mam... to o tym nie wiem, że to jest pseudonim. Książka z imieniem bohatera w tytule. Nie chcę mi się biec po Harry'ego Pottera, który jest w ogóle zabarykadowany wszystkimi innymi gadżetami, więc poszukamy czegoś bliżej. Ania, ale nie będę wybierać jeszcze raz Ani z Zielonego Wzgórza. Charlie Stephena Czebowskiego, czyli The Perks of Being Wallflower, jak to jest po angielsku. Świetna książka, jeżeli nie czytaliście. Bardzo fajny film, ale książka, pamiętam, wywarła na mnie duże wrażenie. Nie wiem, czy jest w ogóle dostępna jeszcze na rynku, ale jeżeli ją znajdziecie, to polecam. Króciutka, bardzo, bardzo przyjemna książka. Książka z dwiema mapami. Książka z dwiema mapami. Czyli szukamy w fantastyce. Dobra.
Szóstka Wron. Szóstka Wron na pewno ma mapę. Tylko czy to jest jedna mapa, czy... Jedna? Może to jest bardziej chyba plan. Nie wiem, czy to można zaliczyć. No. Poszukamy czegoś innego. No to spróbujmy... Cień i kości. Nie bardzo go. Cień i kości, bo nie mają mapy. Jedna mapa. Jedna mapa. Właśniejszy odcień magii. Wydaje się, że to w ogóle nie. Niby mają plany, ale to nie są do końca mapy. Hobbit. Czy Hobbit ma dwie mapy? Nie ma jedną. Hobbit. Jedna mapa. Druga mapa. To jest mapa. To jest mapa. Dla mnie to się totalnie liczy. Ewentualnie możemy sprawdzić jeszcze w Władcy Pierścieni. Bo przecież tutaj map było sporo. Ha. Powrót króla. Tolkiena. A Tolkiena zawsze można liczyć. Numer 10, czyli książka, na podstawie której powstał serial. Gdzie tu jest? Jeszcze co mi niestety przyszło do głowy. 13 powodów. Książka, która bardzo mi się podobała. W ogóle jeszcze za czasu ją czytałam, kiedy robiłam zaznaczniki. Serial bardzo mi się nie podobał. Nawet na swoim blogu, może dam linka do tego wpisu na blogu, bo nie chcę się teraz stresować i denerwować jeszcze raz opowiadaniem o serialu 13 powodów. Ale generalnie uważam, że zepsuli robotę. Ale wydaje mi się, że warto jeszcze nadmienić, bo w sumie jeszcze serialu nie ma. Ale macie okazję, żeby sobie książki przeczytać przed serialem. Cień i kości Leigh Bardugo, czyli trylogia Grisha i Szóstka Wron, czyli duologia Szóstki Wron. Swoją drogą, dzisiaj skończyłam trzeci tom. Dzisiaj jestem w połowie rereadingu Królestwa Kęciarzy, czyli drugiego tomu. Któregoś tam kwietnia na Netflixie. Premiera serialu na podstawie całej tej serii. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać książek, jeszcze macie trochę czasu, naprawdę zróbcie to. Szczególnie, że po skończeniu trzeciego tomu uważam, że naprawdę jednak lepiej książki przeczytać wcześniej niż przed serialem. Ale zapowiada się świetne widowisko, więc wydaje mi się, że to będzie hit. Czytajcie, póki jeszcze macie czas. Numer 11. Czy masz książkę napisaną przez kogoś znanego wcześniej z czegoś innego? Czyli na przykład przez celebrytę. Mam. Tylko nie tu. Nie czytałam wielu książek napisanych przez celebrytów. Nie lubię takich książek poradnikowych, pisanych przez na przykład youtuberów. Ale mam kilka książek napisanych przez osoby znane z czegoś wcześniej. I jedną z tych książek jest Gwiazdkozaur Toma Fletchera. Książka napisana... Książka dla dzieciaków o... dinozaurze i chłopcu w czasie świąt. Napisałam przez Toma Fletchera, który jest członkiem zespołu McFly, ale też razem ze swoją żoną, która w sumie też możecie się znać z YouTube'a, ale książki pisała wcześniej. Giovanną napisali książkę, która w Polsce wyszła pod tytułem Nowa Ewa, Początek, której jeszcze nie przeczytałam, a mam te wersje i mam też wersję anglojęzyczną, ale no możecie sobie kupić. I siostra Toma, którą znam z YouTube'a, która na YouTubie najpierw była, a później trafiła na West End, też zaczęła pisać książki, zaczęła. Już ma trochę tych książek wydanych i ja też mam już kilka i tej akurat jeszcze nie czytałam, ale w Polsce niestety się jeszcze nie ukazały. I jeszcze może takie osoby, które są bardziej znane? Znaczy nie wiem, bo ja się tak nie ogarniam na przykład w tych YouTubach i w tym, kto jest popularny na przykład u nas w kraju. Ale Joe Sack napisał, zrobił komiks i ja mam ten komiks. Książka z zegarem na okładce. Z zegarem na okładce. Czy Czarny Lubinu ma zegar na okładce? Bo teoretycznie to jest o podróży w czasie. Nie ma zegar na okładce. Książki, które ma są klucze. Też o podróże w czasie powinno być. Mi się przynajmniej zdaje, że... Jest. Jest zegar.
Cyrk Nocy, Erin Morgenstern. Ma zegar na okładce. Pewnie go nie widzicie. Bardzo fajna książka. Też taka mało popularna u nas w kraju. Co mnie trochę dziwi, bo gdy naprawdę byłam zaangażowana, dużo oglądałam booktuba zagranicznego, to o tej książce mówili wszyscy. A u nas w kraju ją praktycznie nie widuję na żadnych Instagramach, blogach i tak dalej. Numer 13, czyli poezja. Tomik poezji. Czy ja tu mam tomik poezji? Oh, muszę stać. Wydaje mi się, że mam. Czekajcie. Mam. Chwila Wisławy Szymborskiej. Numer 14. Książka ze znaczkiem nagrody na okładce. I to będzie problematyczne, bo w Polsce raczej nie przylepia się takich oznaczników. To jest chyba typowo amerykańska rzecz do zrobienia. Najbliżej jakiemukolwiek znacznikowi / naklejce jest Harry Potter. Wydanie to kolorowe, jubileuszowe. Ale to nie jest znacznik nagrody, tylko to jest informacja, że to jest 20-lecie Harry'ego Pottera. Dobra. Następna rzecz, czyli książka napisana przez autora z takimi samymi inicjałami jak ty. Czyli K.R. Nie mam żadnej książki z autorem o imieniu na K i nazwiskiem na R. 16. Zbiór opowiadań. I mam zbiór opowiadań. Mam zbiór opowiadań tutaj. Podaruj mi miłość. 12 świątecznych opowiadań. Albo Ktoś mnie pokochał. 12 wakacyjnych opowiadań. To jest taki zbiór zbiór historii na temat wakacji albo Świąt Bożego Narodzenia. Numer 17. Książka, która ma między 500 a 510 stron. Czyli taki grubasek, ale nie do końca. One eternity later. Moc srebra, Naomi Nowik. 503 strony. Nie wiedziałam, że to będzie aż takie trudne. Książka zekranizowana na film. Jest tego tu mnóstwo. Do wszystkich chłopców, których kochałam, zostało zekranizowane. Charlie, ten co pokazywałam wcześniej, został zorganizowany. 7 minut po północy. Słońce też jest gwiazdą. Mam tam Simon oraz inni homo sapiens. Cudowny chłopak. Albo cud chłopak, tak jak w moim wydaniu. Władca pierścieni, Harry Potter. Następna rzecz, czyli powieść graficzna. Powieść graficzna. Czy powieść graficzna to samo co komiks? Znaczy, wiem, że teoretycznie nie to samo, ale w praktyce to jest bardzo to samo. Ale mam przepiękną powieść graficzną. Maria Skłodowska-Curie, Światło w ciemności. Książka, powieść graficzna od wydawnictwa Media Rodzina, którą dostałam do recenzji. I to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest historia Marii Skłodowskiej, biografia Marii Skłodowskiej-Curie. W takiej formie właśnie powieści graficznej, ale takiej troszkę innej, ciekawej. Bardzo interesująca, bardzo fajna rzecz na prezent. I ostatnia rzecz, ostatnia 20, jej! Gadam tutaj strasznie długo, więc wybaczcie, ale dotarliśmy do 20 pytania. Czy masz książkę napisaną przez dwóch lub więcej autorów? Oczywiście, że taką mam książkę. Chociażby Eve of Man, czyli Nowa Ewa, Początek. Ale żeby nie brać tej samej książki dwa razy, robi mi się straszny bałagan tutaj. Żeby nie brać tej samej książki dwa razy, no to na przykład Illumine, napisaną przez Amy Kaufman i Jaya Kristoffa. Swoją drogą mam wszystkie trzy tomy z tej serii, a przeczytałam tylko ten pierwszy. Dobra, to wszystkie pytania, wszystkie rzeczy, które miałam znaleźć na swojej półce. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tak. Wiem, że jest chaotyczny i
podejrzewam, że będę mieć wątpliwości, czy w ogóle to zamieścić, ale jeżeli to oglądacie, to znaczy, że zaryzykowałam i chyba nie wyszło aż tak strasznie tragicznie. Zrobiłam sobie niezły bałagan, więc będę musiała teraz sobie to wszystko poukładać na miejsce. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, tego wideo, tego filmiku. Jeżeli chcecie, to weźcie udział w tym tagu. Otaguję Was wszystkich. Wszyscy możecie w tym brać udział. I słuchajcie mojego podcastu, bo tam się uwewnętrzniam co tydzień i nadal się będę tam uwewnętrzniać co tydzień, więc jeżeli jeszcze nie słuchaliście żadnego odcinka, to bardzo mocno polecam i mam nadzieję, że ktoś dotrwa. Ja wiem, że moje odcinki mojego podcastu są strasznie długie, ale jak sami widzicie, to lubię gadać i nie potrafię przestać. Dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego czegoś, co tu się tworzy. I dajcie znać, czy tworzyć więcej, no bo nie wiem. Nie wiem sama, czy chcę, nie wiem sama, czy warto. Ale jeżeli warto, jeżeli Wam się podobało, to może za niedługo pojawi się coś nowego. I jeżeli chcielibyście, żeby się coś nowego pojawiło, to dajcie też znać, co to miałoby być. Jaka forma tych filmików. O czym mówić, bo nie muszę mówić tylko o książkach, no ale generalnie to raczej o książkach. Koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo tam jest mnie najwięcej. Dobra, dzięki. Pa!